Podobno prowadzić ćwiczeń w armii słowiańskiej. Sporo jest osób, które są z jakichś różnych sekt. Trzeba bardzo uważać na to, dlatego że oni też właśnie nakierowani są na obcokrajowców. Często zaczepiają i próbują namówić na wzięcie udziału w jakichś ceremoniach kulturalnych na przykład. Jak podejdą do nas jacyś ludzie na ulicy i powiedzą, o, bo mamy taką ceremonię tutaj, jakieś tradycyjne parzenie herbaty albo jakieś inne coś. Nie szłabym za tymi osobami. Znam historię dziewczyn, które poszły na taką ceremonię parzenia herbaty, a zostały wydane za mąż za jakichś starszych panów. Trzeba uważać. Powiedz mi, co zatem cię w tej Korei tutaj trzyma? No bo studia skończone, potem praca, teraz koniec pracy. Przez jakiś czas było mocno pod górę. Co zatem powodowało, że siedziałaś w tej Korei, no i siedzisz nadal? Przyzwyczaiłam się trochę. Nie jest aż tak ciężko żyć w Korei, jeżeli się zna język koreański. Znajomość języka koreańskiego bardzo dużo ułatwia, bo nie jestem od nikogo uzależniona. Mogę sobie iść do szpitala, na pocztę, do banku. Wszystko sobie mogę sama załatwić. Podoba mi się tutaj. Nie odczuwam dużej różnicy z Polską, poza oczywistym wyglądem zewnętrznym ludzi. Poza tym pogoda jest bardzo podobna, jedzenie jest smaczne, no i no, mam chłopaka tutaj, no i tak wyszło. Tęsknota za krajem, możliwość porozumiewania się po polsku, święta, za powrotem ewentualnie do Polski, czy za przeprowadzką bliżej Polski też było, sporo by pewnie przemawiało. Bardzo przemawia, za kilka lat na pewno będę chciała wrócić do Polski, ale póki co jeszcze chcę tutaj pomieszkać też, jednak zarobki tutaj są wyższe, mimo że życie tutaj też jest droższe. Z jednej strony jest możliwość wykazania się w życiu zawodowym, ale z drugiej strony trzeba mieć szczęście. Przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie prawne, jednak koreańskie firmy mają wiele restrykcji, jeśli chodzi o zatrudnienie obcokrajowców. I też jeżeli już nam się uda dostać jakieś firmy, to jednak Koreańczycy są faworyzowani, jeśli chodzi o awanse, czego też sama doświadczyłam. Ale mimo wszystko te zarobki trochę przemawiają. No dobra, ale wejdę ci w słowo, ale trzeba pracować tak, jak oni pracują, czyli bardzo, bardzo, bardzo dużo. Tak, trzeba pracować dużo, tak jak Koreańczycy, chociaż to też zależy od firmy. Mam znajomych, którzy pracują tutaj w firmach i nie zostają po godzinach w ogóle. Wszystko zależy właśnie od firmy i też są firmy, które faktycznie trzeba zostać po godzinach, dlatego że jest tak dużo pracy. Tak było w moim przypadku, także mimo że godziny pracy oficjalne były od 10 do 19, to normą było wychodzenie pierwszej, drugiej, trzeciej nad ranem z pracy. I żeby o 10 wrócić. I tak, o 10 trzeba wrócić, oczywiście. Trzeba zostawać po godzinach, dlatego że szef siedzi, źle wygląda, jeżeli się wyjdzie przed szefem z pracy. I powiedz mi na koniec, jedna rzecz w Korei, która ci się najbardziej podoba, a jedna, którą byś, jakbyś tylko mogła zmienić. Przeszkadza mi to, że Koreańczycy mimo tego, że twierdzą, że tak się chcą globalizować i są otwarci na świat i na obcokrajowców, nie są jeszcze na to chyba gotowi mentalnie. Mają dziwne podejście do obcokrajowców, właśnie nie wiem, zaczepianie na ulicy, krzczenie jakichś frazesów dziwnych po angielsku, typu idę sobie ulicą, a ktoś nagle do mnie krzyczy hello, I love you, how are you. Dla mnie to jest po prostu dziwne, żeby obca osoba mnie zaczepiała w ten sposób na ulicy. Albo jakieś matki popychające swoje dzieci, o zobacz, tam jest obcokrajowiec, idź sobie poćwiczyć angielski. Tutaj to jest na porządku dziennym i wiem, że wielu osobom to przeszkadza, ale też właśnie Koreańczycy, powiedziałabym, że chętnie przyjmują obcokrajowców tutaj. Jest bardzo dużo turystów z innych krajów, chcą pokazać Koreę z jak najlepszej strony. Są bardzo pomocni, mają dużo jakichś właśnie informacji turystycznych, jakichś wolontariuszy, którzy pomagają. I to mi się podoba, że się starają. Podoba mi się transport publiczny tutaj. Powiedziałabym, że to jest... Wygodniej jest tutaj dość żyć w pewnym wieku. W sensie ludziom młodym, młodszym... W ogóle młodszym się fajniej żyje. Powiedziałabym tak, że lepiej się tutaj trochę jednak żyje obcokrajowcom niż Koreańczykom. Zresztą młodzi Koreańczycy też mają utarty frazes. Hel Choson nazywają tak Koreę. Choson to jest właśnie nazwa dawna Korei, kiedy społeczeństwo było podzielone na klasy. I to dalej jest faktycznie. Hel, no to mówi samo za siebie. Jest bardzo duża presja na młodych ludzi. Certyfikaty tutaj są praktycznie na wszystko. Ciężko nam sobie wyobrazić, że ludzie mogliby zrobić certyfikat tutaj praktycznie na wszystko. Dobrze jest mieć jak najwięcej tych certyfikatów wpisanych w CV. Bardzo zwracają Koreańczycy uwagę na wygląd zewnętrzny. To jest plus i minus. Plus dlatego, że właśnie serwis kosmetyczny tutaj na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie kosmetyki czy jakieś kliniki dermatologiczne, kosmetyczne są bardzo na wysokim poziomie. Można dość tanio sobie różne zabiegi zrobić. Ale z drugiej strony myślę, że gdybym nie mieszkała w Korei, nigdy bym nie myślała o tym na przykład, żeby sobie zrobić botoks albo jakieś filery i takie rzeczy. A tutaj jest trochę taka presja. Nie robiłam sobie, co prawda. Ale jest trochę presja, że już
jak się przekroczy, zwłaszcza 30, trzeba mieć dobrą pracę, wyjść za mąż, czy tam ożenić się, mieć dzieci, trzeba mieć jakiś określony wygląd. Są tutaj właśnie określone standardy urody i dla kobiet, i dla mężczyzn, w które bardzo się krańcy starają wcisnąć. I to bardzo stresuje. W Pjongczangu Tomasz Gorazdowski i Paulina Żółta. W Chicago zakończył się 29. Festiwal Filmu Polskiego. To największy pokaz polskiego kina poza granicami naszego kraju. Minionej nocy przyznano główne nagrody, zarówno w kategoriach dokumentalnych, jak i fabularnych. Impreza trwała 2 tygodnie. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Film Michała Rosy Szczęście Świata wygrał prestiżowy Festiwal Filmów Polskich w Chicago. Opowiada on o losach mieszkańców kamienicy na Śląsku w trakcie II wojny światowej i zaraz po niej. Wydarzenie to jest największym pokazem polskiego kina poza granicami naszego kraju, mówi jeden z twórców festiwalu, Krzysztof Kamyszew. Ja myślę, że to jest podwójna optyka. Z jednej strony mamy optykę Polski, która patrzy z takim pobłażaniem, tam Chicago, jakaś Polonia, to nie jest Cannes, Berlin, Wenecja, Oscary. Z drugiej strony mamy optykę tego rynku, który pełnym podziwem patrzy, jak my te prace u podstaw wykonujemy i z tym polskim filmem się powolutku gdzieś przebijamy. Organizatorzy chicagowskiego przeglądu polskiego kina podkreślają, że przyznają główne nagrody nie za najlepsze, ale najbardziej interesujące dzieło. Film Michała Rosy Szczęście Świata odnosi w ostatnich dniach w USA duże sukcesy. Minionej nocy, co już wiemy, otrzymał prestiżową nagrodę Złotych Zębów Kamery w Chicago. Kilka dni temu wygrał prestiżowy Międzynarodowy Festiwal w Denver, uznawany za jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w Ameryce Północnej. Wśród dokumentów triumfowało dzieło Anny Zameckiej Komunia. Jednym z gości 29. Festiwalu Filmów Polskich w Chicago był aktor Andrzej Fyra. Mamy dobre filmy, mamy co pokazywać. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy obecni oczywiście nie w środku, bo wiadomo, że kino amerykańskie przykrywa wszystko, ale myślę, że robimy dobre rzeczy, to jest najważniejsze. Impreza trwała 2 tygodnie. W tym czasie widzowie zobaczyli ponad 60 produkcji, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych. Chcemy tymi nagrodami i składać pewien hołd, szacunek twórcom, ale również pomagać, bo jeśli film dostanie nagrodę i gdzieś tutaj w kampanii marketingowej, promocyjnej, to jest zaznaczane, że to jest nagroda amerykańska. New York Times pisze o tym festiwalu, jeden z 5 najważniejszych programów promocji kina europejskiego w Ameryce. Organizatorzy Festiwalu Filmów Polskich w Chicago część produkcji wysyłają teraz do środowisk akademickich oraz kin niezależnych. Od lat w taki sposób promują polskie kino w Stanach Zjednoczonych. Dla Polskiego Radia 24, Jan Pachlowski. Polacy w świecie. W Petersburgu wczoraj zakończyło się Międzynarodowe Forum Kultury. Wzięli w nim udział przedstawiciele kilkudziesięciu krajów, w tym z Polski. Rosjanie są zainteresowani polską kulturą i coraz więcej osób chce uczyć się języka polskiego. Dlaczego? O tym Maciej Jastrzębski. W ocenie doktora Piotra Kajaka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Rosji zawsze było duże grono osób zainteresowanych polską twórczością. Niezależnie od sytuacji politycznej mieliśmy i mamy wśród Rosjan grono oddanych przyjaciół, stwierdził uczestniczący w Petersburskim Forum Kultury polski ekspert. Według Piotra Kajaka ważne jest wspieranie działań promujących polskość, a podejmowanych przez polskie MSZ, środowiska naukowe i rosyjską Polonię. Trzeba dbać o to, żeby język polski pojawiał się w świadomości młodszych pokoleń. Istotna jest taka praca u podstaw w instytutach polskich, na uczelniach, w których jeszcze są lektoraty polskiego. No i takie działania, które prowadzi właśnie Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosunków Międzynarodowych, który stara się też promować Polskę, polską myśl. W trakcie Międzynarodowego Forum Kultury szczególnie podkreślany jest wkład Polaków w rozwój teatru, filmu, literatury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polacy w świecie. W magazynie Polacy w świecie powracamy do kraju. W Leżajsku na Podkarpaciu od kilkunastu lat prowadzona jest przedświąteczna zbiórka darów dla naszych rodaków na Ukrainie i Białorusi. Wolontariusze z tego miasta przyłączyli się w ten sposób do akcji Polacy Rodakom, zainicjowanej na Lubelszczyźnie przez senatora Rzeczpospolitej Stanisława Gogacza. Jak przebiega akcja, sprawdziła to Iwona Piętak. Wolontariusze akcji Polacy Rodakom w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku. Magiel Dominik.
Agnieszka, trzecia TH. Szymon Kusek, pierwsza TI. Jak przebiega akcja u Was w szkole? Rozwija się bardzo dobrze. W tym roku jest to już 18. edycja. W ciągu 2 dni zebraliśmy ponad 40 osób. W tamtym roku było ponad 200. Mamy nadzieję, że ta liczba się zwiększy i będzie coraz więcej wolontariuszy. Kamil Szczepanik z Muzeum Ziemi Leżajskiej. To już 18 raz, jak senator Gogacz mobilizuje. Można powiedzieć, że województwo lubelskie i podkarpackie po to, aby zebrać jak największą ilość darów dla naszych rodaków, dla naszych kolegów, przyjaciół i dla osób, tak naprawdę, których nie znamy, ale są Polakami i które też tęsknią do ojczyzny, zebrać jak największą ilość darów, podarunków po to, aby te święta, które nadchodzą, cały miesiąc będą święta, po prostu były tak samo szczęśliwe, jak tutaj w Polsce, po to, aby były one pełne, były przy pełnym stole. Często jeżdżę na Ukrainę i wiem, jak to wygląda. Wiem, że tutaj w Polsce, szkoda to powiedzieć, ale dzieci już nie cieszą się z jakichś tam małych prezentów, a wiem, że nierzadko byłem Mikołajem na Ukrainie, w Lwowie, w Przemyślanach, u księdza Smoki i wiem, że w momencie, gdy dziecko dostaje nawet najmniejszy upominek, najmniejszą zabawkę, najmniejszego misiaka, ono potrafi rozpłakać po prostu ze szczęścia i po to ta akcja. W naszej szkole, w Zborze Szkół Technicznych będzie zorganizowana zbiórka pieniędzy oraz drobnych maskotek dla dzieci żyjących na Ukrainie. Planujemy, że ta akcja rozpocznie się w przyszłym tygodniu, gdyż będzie wtedy prawdopodobnie więcej osób chętnych, czyli wolontariuszy. Robimy to po prostu z serca, chcemy pomóc tym osobom potrzebującym. Chcemy też z nimi utrzymać kontakt, żeby czuli, że Polacy o nich pamiętają i dbają o nich co roku. Małgorzata Korczyńska, nauczycielka zespołu szkół technicznych w Leżajsku. Jak udaje się te akcje prowadzić z takim powodzeniem już od tylu lat? Tak naprawdę to nie wiem, na czym polega ten fenomen, ale z roku na rok coraz więcej młodzieży zgłasza się jako ochotnicy. Chce stać w sklepach, chce zbierać. Dochodzi do tego, że czasem nawet jakieś są spory między nimi, kto pierwszy, ten lepszy, więc starają się jak najszybciej się zapisać, żeby przypadkiem nie zostać pominiętym. Naprawdę młodzież jest bardzo chętna, chce pracować dla innych. Również kilka dni temu byliśmy we Lwowie w ramach akcji Światełko Pamięci dla Łyczakowa. Zebraliśmy pieniądze na zakup zniczy, aby zapalić je na grobach orląt lwowskich. Młodzież zobaczyła, jak ludzie żyją we Lwowie, jacy Polacy tam pozostali, jak oni są wspaniali, jak są dumni z tego, że są Polakami. Akcja Polacy Rodakom to jest taki zryw przed świętami Bożego Narodzenia. Zryw młodzieży, nauczycieli, mieszkańców Leżajska i okolic, którzy myślą z sercem o rodakach mieszkających na Ukrainie. Na czym polega ta akcja? Jest to zbiórka żywności o dłuższym terminie ważności, maskotek i słodyczy dla dzieci. Jest to organizowane przed świętami, bo chcemy, żeby te rodziny, które tam pozostały na Ukrainie, polskie rodziny, otrzymały taką pomoc świąteczną, że jest to szczególnie miłe w okresie świątecznym. Zbieramy dary w Muzeum Ziemi Leżańskiej, tak jak w ubiegłym roku. Pomagają nam w tym strzelcy, harcerze, młodzież szkolna, pomagają nam nauczyciele, ludzie leżańszczanie, wolontariusze, no i oczywiście też osoby, które zainicjowały tę akcję na terenach tutaj powiatu leżańskiego, czyli Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, między innymi pan Marian Matkowski, który jest również z nami, który nam tutaj pomaga. Żywność to po pierwsze, ale nie tylko. Zbieramy również drobne zabawki. Mogą być nowe, ale mogą być używane, tylko w dobrym stanie. Też musimy mieć jakąś tam swoją godność i honor, żeby ta zabawka nie była popsuta, prawda? Ubrań niestety nie zbieramy. Ubrania wozimy, że tak powiem, przez cały rok na Ukrainę, ponieważ raz w miesiącu nasi tutaj koledzy i koleżanki organizują wycieczki do Lwowa, do Przemyślan, gdzie wozimy ubrania i są tam rozdysponowywane po polskich parafiach. Zbieramy podczas ostatnich 2 tygodni listopada, w weekendy, 1 tygodnia grudnia. W różnych sklepach Leżańska, ale także poza Leżańskiem, wielu uczniów z naszej szkoły mieszka w innych miejscowościach i oni również wyrazili chęć zbierania w tych miejscowościach, z których pochodzą. Zwiną to Sieniawa, Tryncza, Grodzisko Dolne, Brzuza Królewska, Jedlarowa. Oczywiście w szkole również mamy wystawione pudła, do których zbieramy żywność, maskotki i drobne zabawki. Zbieramy również datki pieniężne, za które zostanie zakupiona żywność. W naszej szkole również będzie działała taka komórka zorganizowanych uczniów, którzy będą przywozić tę żywność zebraną w sklepach do szkoły lub bezpośrednio do Muzeum Ziemi Leżańskiej. A kiedy planują Państwo zawiezienie tych darów, tych prezentów? Zbiórka trwa do 3 grudnia. Następnie nastąpi takie uroczyste pakowanie tych produktów tutaj w Muzeum Ziemi Leżańskiej, w której również nasi uczniowie, uczniowie zespołu szkół technicznych będą brać udział jak co roku. Polega to na tym, że pakujemy produkty żywnościowe, sortujemy je,
Ogólnie po zapakowaniu wszystkie dary zostaną przekazane do biura senatora Stanisława Gogacza w Lublinie, które zajmie się z kolei przekazaniem tych produktów do polskich rodzin potrzebujących na Ukrainie i Białorusi. Relację przygotowała Iwona Piętak z Polskiego Radia Rzeszów. Nie żyje Franciszek Kornicki, polski dowódca dywizjonów lotniczych RAF z czasów II wojny światowej, weteran kampanii wrześniowej. 18 grudnia obchodziłby 101 urodziny. O śmierci Franciszka Kornickiego poinformowała rodzina w Wielkiej Brytanii. Tam weteran zamieszkał po wojnie. A weź tamten telefon, 121 wyciskaj. Bo tam coś miałeś. Najpierw bronił polskiego nieba, walcząc jako pilot Armii Łódź. Potem już na wyspach dywizjony 307, 315, 303, 308 i 317. No to weź, 121. Gwiazdka 121. Mówił mi pan Franciszek kilka lat temu, a kilka tygodni temu zdążył jeszcze odebrać dobrą wiadomość. To bohater, tak mówił mi Peter David, organizator plebiscytu na pilota ludu, People's Pilot. Plebiscytu, który dzięki mobilizacji Polaków z całego świata został wygrany właśnie przez Franciszka Kornickiego. Efektem przyszłoroczne upamiętnienie, jak się dziś okazuje, podwójne. Makieta z podobizną polskiego pilota stanie w Muzeum RAF w północnym Londynie podczas okolicznościowej wystawy z okazji stulecia brytyjskich sił powietrznych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Huddersfield. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym magazynie polonijnym. Na kolejny zapraszam za tydzień. Edyta Poźniak, dziękuję i do usłyszenia. Polacy w świecie. Reklama. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD. Super. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Po reklamie. Autopromocja. W mojej audycji oddaję głos autorom książek. Lubię się trochę skupić. Lubię, kiedy rzeczy są trochę tajemnicze i ekscytujące. Goście wspominają... Nie ujeżdżaj. Ja nie idę spać. No nie, na dobrze. Będziesz chciał, będziesz manipulował. Jego tak naprawdę zabiła nostalgia. A często sami zadają pytania. A czy pani nigdy nie zakochała się w kimś, kogo pani sobie wyobraziła? A potem w rzeczywistości okazało się, że ten ktoś był zupełnie inny. Między kropkami. Każdą sobotę o 19.15. Weronika Wakulska, zapraszam. Tutaj jest ile masz do dopłaty na plus. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 18. Czas na informację dnia. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Politycy obozu rządzącego krytykują wpis Donalda Tuska na Twitterze. Koniec z bezkarnym, nieuzasadnionym blokowaniem numerów alarmowych o karach, które od dziś za to grożą, za chwilę w informacjach dnia. Maja Borkowska, zapraszam. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Zwyciężył Japończyk Junshiro Kobayashi. Na trzeciej pozycji uplasował się Austriak Stefan Kraft. Dzisiejszy konkurs potwierdza, że nasi skoczkowie są w tej chwili w bardzo dobrej dyspozycji. Czterech zawodników w pierwszej dziesiątce to wspaniały wynik, mówił w TVP prezydent Andrzej Duda. Wspaniała atmosfera w Wiśle tutaj na konkursie. Obiekt pięknie się dzisiaj prezentował. Rzeczywiście, no, jak zwykle kibice niezawodni stworzyli wspaniałą atmosferę. No i Kamil Stoch zrobił nam wielką, wielką przyjemność. Skoczył na drugie miejsce. No wspaniale. Polak na podium w Wiśle. Naprawdę bardzo udany konkurs. Bardzo się cieszę.
Prezydent dodał, że to bardzo dobrze, że w tym roku inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich odbyła się w Wiśle. Pan prezes Tajner przed chwilą mi zdradził, że będą próbowali wywalczyć właśnie tą inaugurację Pucharu Świata dla Polski na stałe. No, byłoby to wspaniale, bo to by też podkreślało wagę nas jako państwa, naszych reprezentantów, no i naszych kibiców także, że umiemy tworzyć tę wspaniałą atmosferę, bo ona rzeczywiście jest tutaj świetna. Następne zawody odbędą się 25 i 26 listopada w fińskiej Rudze. Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej nic dla Polski nie zrobił. Dziś, wykorzystując swoje stanowisko do ataku na polski rząd, atakuje Polskę. Tak premier Beata Szydło odpowiedziała na Twitterze na wcześniejszy wpis szefa Rady Europejskiej. A ten wpis brzmi: alarm, ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawisłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media, strategia PiS czy plan Kremla, zbyt podobne, by spać spokojnie, napisał na Twitterze Donald Tusk. To haniebne słowo mówił na naszej antenie poseł PiS Jarosław Krajewski. To jest kolejny atak ze środowiska Platformy Obywatelskiej na nasz kraj, bo tak naprawdę poprzez takie haniebne wpisy tak naprawdę pokazuje Donald Tusk, że jest zainteresowany tylko i wyłącznie wywołaniem kolejnej wojny polsko-polskiej. I myślę, że takie są jego intencje, ponieważ oceny dwóch lat rządów Prawa i Sprawiedliwości są bardzo dobre. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta ocenił, że Donald Tusk jako szef Rady Europejskiej ingeruje w politykę wewnętrzną Polski. Takie działania dopisują się do hybrydowych zagrożeń dla Polski. Rada powinna przywołać go do porządku, powiedział Krzysztof Szczerski. Koniec z bezkarnym, nieuzasadnionym blokowaniem numerów alarmowych. Od dziś za głupi telefoniczny żart można trafić do aresztu albo zapłacić 1,5 tysiąca złotych grzywny. Ponad 1 800 000 zgłoszeń przyjęli w ubiegłym roku operatorzy Radomskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Statystycznie telefon dzwonił prawie 5 000 razy w ciągu doby. Jeszcze 4 lata temu około 80% to były fałszywe albo nieuzasadnione alarmy. Dziś, jak mówi brygadier Jarosław Czysz, szef CPR w Radomiu, jest znacznie lepiej. Widać, że jakieś tam apele do społeczeństwa, to skutek jest widoczna, lekka poprawa. Wiele bezzasadnych połączeń z numerem 112 wykonują dzieci. Zdarzają się jakieś głupie wezwania, pożarów i tak dalej. Operator 114, w czym mogę pomóc? Albo, że rodzice go biją, no naprawdę to jest problematyczne. Halo, czy ktoś potrzebuje pomocy? Pouczę wszystkich rodziców o tym, żeby zastanowili się przed tym, jak dadzą dziecku telefon do zabawy. W Radomskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które jest największe w kraju, pracuje ponad 150 operatorów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W Drohobyczu na Ukrainie trwa cykl spotkań literacko-artystycznych Druga Jesień. Ich patronem jest urodzony w tym mieście Bruno Schulz, którego postać, zdaniem organizatorów spotkań, łączy ludzi różnych narodowości i kultur. Dziś mija 75. rocznica zamordowania przez funkcjonariusza Gestapo jednego z najciekawszych prozaików okresu międzywojennego, autora sklepów cynamonowych i sanatorium pod Klepsydrą. We wspólnej modlitwie w intencji Schulza uczestniczyli przedstawiciele drohobyckiej wspólnoty żydowskiej, grecko-katolickiej, rzymsko-katolickiej i prawosławnej. Zwierzchnik gminy żydowskiej Józef Karpin odmówił w miejscu zamordowania Brunona Schulza żydowską modlitwę za zmarłych. Lubelski chór Kairos odśpiewał pieśń szabatową oraz Ojcze Nasz. Pytany o drohobycką pamięć o Schulzu Józef Karpin wyjaśniał. Te ludzie, którym jest obojętne miasto, w którym żyją, jego historia, jego kultura, dla tych on istnieje i będzie istnieć. Z kolei miejscowy dziennikarz Andrzej Jurkiewicz podkreślał. My dzisiaj jesteśmy na modlitwie ekumenicznej, która łączy nie tylko różne odcinki chrześcijaństwa, ale judaizmu. Mamy tutaj i różne narodowości. Polacy i Ukraińcy razem stoją na modlitwie. Może to jest przykład pojedynczy. Drohobycka Druga Jesień potrwa do jutra. Krzysztof Renik, Drohobycz, Polskie Radio. I jeszcze prognoza pogody. W nocy przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, a później także opady śniegu. Na wybrzeżu możliwe burze. Termometry pokażą od minus 2 stopni do zera. Na wschodzie, od Szczecina po Opole, od 0 do 2. Na wybrzeżu około 3. W rejonach podgórskich i w górach miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro deszczowo i zimno, będzie sporo chmur, ale możliwe także większe przejaśnienia. Możliwy deszcz ze śniegiem, miejscami śnieg. Termometry pokażą od 2 stopni na wschodzie do 5 na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, porywisty, silniejszy w górach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po godzinie 18. Thank you.
24, Krzysztof Grzybowski. Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął cykl działań w ramach projektu badawczego Komuniści w II Rzeczpospolitej. Więcej o projekcie i o tematach, które będzie podejmował Ewa Tylus. Jednym z celów programu jest podjęcie na nowo badań nad dziejami ugrupowań komunistycznych działających w dwudziestoleciu międzywojennym, ich relacje do odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego i wpływu na sytuację polityczną i społeczną w Polsce. W pracę zaangażowało się wielu naukowców reprezentujących różne środowiska naukowe z Polski i z zagranicy. Obecnie badania nad funkcjonowaniem KPP i jej zależnością od powstałej w Moskwie międzynarodówki komunistycznej, czyli Kominternu, są bardzo trudne, a dostęp do niezbędnej dokumentacji utrudniony, mówi dr Paweł Libera z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Wydawałoby się, że tak naprawdę badania poświęcone Komunistycznej Partii Polski były prowadzone w okresie wcześniejszym, w okresie PRL-u. W rzeczywistości badania w tym okresie były z jednej strony prowadzone w cieniu jak gdyby uwarunkowań ideologicznych. Nie był to też temat ze wszech stron wygodny dla ówczesnych władz, ponieważ stosunek KPP do państwa polskiego, do niepodległości był jak najbardziej negatywny. Trudno było im sprzedać to jako partię, która walczyła o niepodległość. Aczkolwiek próbowano takie działania podejmować. Jedna z pierwszych publikacji na ten temat z 1953 roku nosi tytuł KPP w obronie niepodległości Polski. To jest jak najbardziej kuriozalny i w rzeczywistości nie odpowiada ówczesnym realiom. W późniejszym okresie i w okresie właściwie całego PRL-u partyjni historycy mieli bardzo duże problemy z dostępem do materiałów źródłowych w Moskwie. Moskwa wydzielała im te materiały bardzo skąpo, niechętnie i właściwie utrudniała im ten dostęp. Do tej pory nie została napisana wyczerpująca biografia tak znanych i wpływowych ówczesnych komunistów jak Feliksa Dzierżyńskiego, Juliana Marchlewskiego czy Stanisława Pestkowskiego, zastępcy Stalina w Komisariacie do Spraw Narodowości. W naszej historiografii brakuje też prac poświęconych samym strukturom komunistycznym. Dokumentacja kominternowska występuje w wielu językach, jest pełna różnych pseudonimów, szyfrów, utrudnień. Jest niepełna. Niektóre materiały są udostępniane, inne cały czas są utajnione. Myślę, że to jest temat, który cały czas oczekuje na swojego badacza. Przez ostatnie lata, po 1989 roku, niewielu historyków pisało na temat środowiska, które przez okres dwudziestolecia międzywojennego konsekwentnie negowało ideę niepodległości Polski. Środowiska te, wspierane przez Rosję bolszewicką, a później Związek Sowiecki, zyskiwało jednak pewne rzesze zwolenników, przenikało do różnych grup zawodowych i związków zrzeszających pracowników i stowarzyszeń. Ze strony sowieckiej komuniści w okresie II RP otrzymywali wsparcie organizacyjne, finansowe i kadrowe, a także wojskowe, przypomina dr Mariusz Krzysztofiński z rzeszowskiego oddziału IPN. Ze strony Rosji bolszewickiej było to wsparcie wielorakie, no bo i kadrowe, i finansowe, i organizacyjne. Można powiedzieć, że także wojskowe, no bo jednak działały pewne grupy partyzanckie czy dywersyjne na terenie II Rzeczypospolitej. Można byłoby się zastanowić rzeczywiście, co by było, gdyby tego wsparcia nie było, ten ruch byłby o wiele słabszy. Prawda jest taka, że Komunistyczna Partia Polski i liczne przybudówki, naprawdę liczne, a także odgałęzienia były w całości finansowane z Moskwy. Dodaje dr Paweł Libera. Zadania i polecenia, które wypełniało KPP, wszystkie spływały z Moskwy. Tak naprawdę, myślę, nie można powiedzieć w żadnym stopniu, że była to partia, która walczyła, tak jak ukazywała to propaganda jakiś czas temu, o wolność, o demokrację, przeciwko faszyzmowi. Nie, to była partia, która walczyła przede wszystkim z państwem polskim we wszystkich jego przejawach. Myślę, że nie jest przesadnym, ażeby nazwać Komunistyczną Partię Polski największą agenturą w okresie dwudziestolecia, jaka była w Polsce. Bo wszyscy członkowie Komunistycznej Partii Polski byli funkcjonariuszami Kominternu, czyli trzeciej międzynarodówki, która miała swoją siedzibę w Moskwie i stamtąd spływały zarówno i polecenia, rozkazy, a z kolei nasi komuniści w cudzysłowie tam wysyłali swoje sprawozdania, relacje, tam jeździli po pieniądze i tam też większość z nich udała się po wyrok śmierci w 1936-1937 roku. Innym polem do badań dla historyków są wydarzenia, które były traktowane jako niewygodne dla wizerunku ugrupowań komunistycznych. Wśród nich były m.in. czystki w Kominternie. W rezultacie w 1938 roku KPP została rozwiązana na polecenie Stalina jako jedyna partia należąca do Kominternu. Z racji tego, że Stalin, pomimo iż komuniści polscy prześcigali się
wierności, w oznakach wierności wobec Stalina, wobec Związku Sowieckiego, to jednak Stalin był do nich uprzedzony, był nieufny, nie wierzył im. W związku z tym od lat, początku właśnie lat 30. następuje powolny proces czystek w Komunistycznej Partii Polski. Najważniejsze źródła dotyczące ruchu komunistycznego w międzywojniu i okresach późniejszych znajdują się w archiwach w Moskwie. Jest tam komplet dokumentów KPP i największa ilość dokumentów dotyczących polskiego oddziału Kominternu, jak również teczki osobowe polskich komunistów, także tych zamordowanych w Wielkiej Czystce. Historycy mają natomiast coraz większe trudności z dostępem do tych archiwów. Natomiast wśród historyków rosyjskich jest tylko kilka osób, które zajmują się tą tematyką. Profesor Mariusz Wołos, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który był jednym z prelegentów konferencji, mówi, że bez wsparcia rosyjskich uczonych możliwe możliwości polskich badaczy są jeszcze bardziej ograniczone. Proszę pamiętać, że ruch komunistyczny, czy się to komu podoba, czy nie, odegrał bardzo znaczącą rolę w historii Polski. Bardzo złą rolę w historii Polski, ale to, że odegrał złą rolę, wcale nas nie zwalnia od tego, że mamy go badać. To był ruch obliczony jednak na zniszczenie struktury społecznej i to w sposób brutalny. To znaczy poprzez rewolucję, wojnę domową, od całych klas i grup społecznych. To był ruch, który walczył z życiem duchowym, z kościołem, jakimkolwiek kościołem, nie tylko rzymskokatolickim. Jeżeli on zakorzeniłby się w tym wydaniu stalinowskim, właśnie ruchu międzywojennym, czy leninowskim wcześniej, bo przecież Stalin był wiernym uczniem Lenina i to ukłon w kierunku, niski ukłon w kierunku żołnierzy polskich, którzy w 1920 roku odparli bolszewicki najazd pod Warszawą, pod Lwowem, no to nasza historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Tego musimy mieć świadomość i to chcielibyśmy przekazać też chociażby młodzieży, nie tylko studenckiej, która może nie do końca nawet zdaje sobie sprawę, jakie zagrożenie dla narodu, dla państwa polskiego, nie tylko polskiego, dla wszystkich narodów był ruch komunistyczny, w tym właśnie sowieckim wydaniu. A przecież postawiłem pytanie zasadne, czy była polska droga do komunizmu. Nie w czasach Gomułki po II wojnie światowej, kiedy o tym mówiono, tylko wcześniej. I moim zdaniem nie było polskiej drogi do komunizmu. To była sowiecka droga do komunizmu, którą próbowali realizować komuniści narodowości polskiej na obraz i podobieństwo tego, co się działo u wschodniego sąsiada. Więc mogliśmy mieć to samo, co było w Związku Sowieckim. No na szczęście dla nas do tego nie doszło. Do roku 1989 badania nad ruchem komunistycznym były upolitycznione. W Polsce historię pisali ci, którzy temu ruchowi sprzyjali. W latach 90. z kolei historycy niechętnie zajmowali się tym bardzo istotnym zagadnieniem. Po wojnie do lat 70. decydentami elitą komunistycznej Polski byli ludzie wywodzący się z KPP. IPN zamierza uporządkować dotychczasowe badania, a następnie je kontynuować, mówi dr Mariusz Krzysztofiński. Jeśli chodzi o komunizm, to proszę pamiętać o tym, że to jest system, który jest trwale obecny w naszym życiu, może geopolitycznym, no bo komunizm nie jest systemem zamkniętym i martwym. Są kraje, które do tej ideologii nawiązują. Poza tym komunizm ma bardzo dużą łatwość dostosowania się do różnych okoliczności, zmieniania czasami środków oddziaływania, poprzez choćby nawet propagandę. Już mamy kraje, które do tej ideologii do dziś się odwołują. Wystąpienia prelegentów konferencji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dotyczyły m.in. działalności komunistycznych ugrupowań na terytorium II RP, motywów poszczególnych osób, które wstępowały w ich szeregi, działalności antypaństwowej i wywrotowej wymierzonej w suwerenność Polski i panujący w niej ład i porządek publiczny. Ewa Tylus, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wróżenie z faktów. Kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, to jest program Wróżenie z faktów. Ze mną dzisiaj wróżyć będą panowie Wojciech Przybylski, Respublika. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Rafał Ziemkiewicz, Tygodnik do Rzeczy. Dobry wieczór. Również dobry wieczór. Musimy zacząć od tematu, który już nie jestem w stanie policzyć, w ilu się przewinął w programach do tej pory. Myślę, że
przynajmniej w pięciu, no ale cóż, temat trwa cały czas, ciągnie się, czyli kwestia rekonstrukcji rządu, czy też jak napisał Michał Karnowski na portalu W Polityce, rekonfiguracji, bo tutaj była sugestia redaktora Karnowskiego, że będzie to znacznie głębsze przestrojenie całego mechanizmu władzy niż tylko po prostu wymiana paru ministrów. A za pytanie, które wszyscy sobie zadają, interesujące się polityką w ostatnich dniach, zaczyna znowu brzmieć, czy Jarosław Kaczyński zdecyduje się objąć urząd premiera. Wydawało się przez jakiś czas, że to pytanie zniknęło i że w zasadzie pewne było, niemal pewne, na ile oczywiście cokolwiek w polityce może być pewne, żeby Ata Szydło zachowa to stanowisko, ale coś się chyba wydarzyło, bo płyną takie plotki, wieści, coraz więcej jest spekulacji, że Jarosław Kaczyński rzeczywiście poważnie zastanawia się, czy nie wymienić Beaty Szydło na siebie samego. A zatem jak przewidujecie, panowie, jak będzie? Czy my mamy wróżyć, ile tygodni jeszcze będziemy o tym rozmawiać? To jest również ważne pytanie. Rafał Ziemkiewicz. Moim zdaniem, czy to nazwiemy rekonstrukcją, czy potem była właśnie restrukturyzacja, to pani rzecznik Mazurek użyła tego określenia, teraz słyszę rekonfiguracja, więc rekonstrukturyzacja, coś takiego by zrobić. Zacznijmy od tego, co ma być głównym punktem restrukturyzacji czy rekonfiguracji, czyli zastąpienia Beaty Szydło przez Jarosława Kaczyńskiego. Gdybyśmy mieli do czynienia z liderem partii rządzącej, mającym urobioną opinię człowieka racjonalnego, to w ogóle 5 tygodni temu, kiedy ten temat zaistniał, wszyscy by się puknęli w głowę i powiedzieli, że przecież jest to nonsens. No, kto by zmieniał premiera, który jest bardzo popularny, rządu, który jest bardzo dobrze oceniany i po co właściwie? Można powiedzieć, że jest paru ministrów, których dobrze by było wymienić w sytuacji, kiedy rząd jest wciąż jeszcze popularny, żeby tej popularności mu nie zepsuli po prostu. A to są konkretne resorty, o których można rozmawiać. Natomiast wymiana premiera, no, w takiej sytuacji jest po prostu nonsensem. Popularność PiS-u opiera się w dużym stopniu na tym, że pani Beata Szydło jest przez większość Polaków postrzegana jako tego dobra matka Polka, po prostu, która jest taka fajna po prostu, taka jest dobra. I jeszcze ma synka prymusa Mateusza Morawieckiego, który jest też bardzo, bardzo fajny i bardzo dobry. I zmieniać to i zastępować Jarosława Kaczyńskiego, który ma jednak od 27 lat urobiony wizerunek tego Emanuela Goldsztyna polskiej polityki. Oczywiście odwołuje się do sławnej powieści rok 1984. Przez tyle lat był szwar z charakterem, że jednak no, ludzie mu nie ufają. No i sam fakt, że o tym rozmawiamy, znaczy też, że wszyscy tak nie do końca podejrzewają, wierzą w racjonalność Jarosława Kaczyńskiego. Ale tu ciekawostka, ponieważ pojawiło się badanie zaufania, to trzeba podkreślić, bo to jest pewna specyficzna kategoria badań opinii publicznej, badanie poziomu zaufania, w którym poziom zaufania dla Jarosława Kaczyńskiego był minimalnie wyższy w tym ostatnim badaniu niż dla Beaty Szydło, aczkolwiek znacznie wyższy niż w przypadku Beaty Szydło, wciąż pozostaje poziom nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. Ja bym się tym bardzo nie przejmował, więc kończąc to, co chcę powiedzieć. Kto najbardziej raduje się na taką zmianę, powiedzmy. No, tak zwana totalna opozycja. To by było spełnienie ich marzeń. Już sam fakt ten, że to największa, najbardziej się cieszą na to, żeby i namawiają, żeby premierem został Jarosław Kaczyński, to Grzegorz Schetyna z Ryszardem Petru i ich ludzie. To samo w sumie pokazuje skalę szaleństwa. No jest pytanie, kto może popychać do tego Jarosława Kaczyńskiego. I to jest rozmowa na temat tego, co się dzieje wewnątrz PiS-u. Delikatnie mówiąc, tam się nie dzieje dobrze. Zapanowała opinia, że wróg został pokonany, w związku z czym czas wreszcie sobie skoczyć do gardeł nawzajem i poustawiać tutaj różne sprawy. I marzeniem na pewno wszystkich frakcji PiS-u było to, żeby Jarosław Kaczyński, który teraz siedzi na Nowogrodzkiej i ich pilnuje, z tej Nowogrodzkiej się przesiadł do KPRM-u, bo tam by już nie mógł partii pilnować. To by wtedy by kota nie było, myszy by szalały po prostu. Bo wiadomo, że premier siedzi po uszy w papierach, kupę czasu by zajmują duperele, przyjedzie jakiś tam, nie wiem, szejk Bahrajnu czy coś tam, czy prezydent San Escobar, trzeba go powitać, trzeba go obwieść po Warszawie, tych papierów trzeba usłyszeć. Po prostu Jarosław Kaczyński zostałby totalnie obezwładniony. I ja te wszystkie pogłoski odbieram jako ciągłe namawianie go, prezesie, prezes musi, prezes koniecznie tego właśnie
właśnie przez te frakcje pisowskie, które chcą sobie wreszcie dać po razie nawzajem między sobą załatwić sprawy, a Jarosław Kaczyński jako ten arbiter z Nowogrodzkiej im trochę przeszkadza. Zanim oddam głos Wojciechowi Przybylskiemu, to dwie kwestie. Po pierwsze, próbowałem sobie wyobrazić Jarosława Kaczyńskiego w niektórych obowiązkach, które przypadają premierowi. A jednym z takich obowiązków jest na przykład udział w Radach Europejskich, które czasami ciągną się bardzo długo, wymagają specyficznego nastawienia, drobiazgowych, długotrwałych, bardzo wyczerpujących również fizycznie negocjacji. Nie bardzo sobie jestem w stanie wyobrazić Jarosława Kaczyńskiego, który jednak przywykł do innej roli w polityce, w roli takiego cierpliwego, wytrwałego negocjatora na Radach Europejskich. No i druga kwestia. Zdarzyło mi się rozmawiać w ostatnim czasie z dwojgiem ministrów w rządzie Beaty Szydło i oboje byli bardzo zmęczeni już tą sytuacją przeciągającą się. Oboje sygnalizowali, że to niezwykle utrudnia pracę, nawet do tego stopnia, że ludzie z tych resortów, fachowcy odchodzą, że trudno jest też kogokolwiek nakłonić, żeby przyszedł, że ta przeciągająca się niepewność no, jest zwykłym, codziennym problemem w wypełnianiu obowiązków szefa resortu. Wojciech Przybylski. Ja powiedziałbym, że akurat zmiana na stanowisku premiera zastępująca Beatę Szydło i powodująca, że Jarosław Kaczyński będzie się pojawiał na Radzie Unii Europejskiej, niewiele zmieni w sytuacji Polski na Radzie Unii Europejskiej, ponieważ ogólnie rzecz biorąc ten rząd został zmarginalizowany w większości decyzji, których świadectwo zresztą widzieliśmy ostatnio, czy to w sprawie ustaw energetycznych, czy pakietu energetycznego, który nie przyznaje Polsce żadnych dotacji na restrukturyzację elektrowni węglowych, no czy w innych sprawach, o które Polska się stara. Więc to zostało, przepraszam, to wyjaśnienie, to zostało oczywiście bardzo sprytnie ujęte, bo tam taki próg dochodowy został ustawiony i ten próg wyklucza Polskę, a zdaje się, że dostaną te dotacje Bułgaria i Rumunia. Bułgaria i Rumunia dostaną. Natomiast nie jest istotne w tym wypadku tak bardzo, nie chodzi mi o to, jaki jest efekt nowego prawa, ale rola, jaką zajmuje Polska. Czy będzie na stanowisku premiera Beata Szydło, czy Jarosław Kaczyński, niewiele to wniesie, ponieważ obydwoje nie są postrzegani jako wiarygodni partnerzy przez pozostałych. Także ze względu na sposób prowadzenia polskiej dyplomacji przez nich, czy też firmowany przez nich sposób prowadzenia polskiej dyplomacji. Odnosząc się z kolei do tych statystyk popularności, no trzeba pamiętać, że zazwyczaj urzędujący premier w Polsce, tak mi się przynajmniej wydaje historycznie było, zazwyczaj zyskuje na zaufaniu. Akurat objęcie funkcji przez Jarosława Kaczyńskiego mogłoby spowodować, że te słupki drgnęłyby dużo bardziej i on zyskałby na tej popularności. Więc no tak to jest z sondażami. One nigdy nie są według mnie nie powinny być brane pod uwagę przez kogoś, kto jest wytrawnym politykiem, bo wiadomo, że chodzi o to, żeby wywrzeć na nie wpływ i zmienić sytuację społeczną czy polityczną, a nie podążać za tymi słupkami. Chociaż oczywiście politycy Platformy na przykład tutaj będą się ze mną nie zgadzać. Ale w końcu ja myślę, że ten czynnik taki irracjonalny może przeważyć. Poza grą interesów różnych frakcji partyjnych, wewnętrznych, zewnętrznych, namów, podprowadzania Jarosława pod taką decyzję. No, jednak bycie premierem na stulecie polskiej niepodległości to jest pewnego rodzaju dla kogoś, dla kogo konikiem jest historia, czynnik, który może zaważyć o takich decyzjach. A to bardzo ciekawą rzecz pan teraz powiedział, bo tego rzeczywiście komentatorzy raczej na to nie wskazują, a być może to faktycznie będzie miało znaczenie. Może rzeczywiście ten 2018 rok, stulecie niepodległości, jakieś skojarzenie z Józefem Piłsudskim, może to rzeczywiście jest dla Jarosława Kaczyńskiego ważną przyczyną. No i tutaj dwie krótkie uwagi.
Po pierwsze, on nie musi być premierem do końca kadencji tego rządu. Może się wycofać po spełnieniu, powiedzmy, zadań, które są planowane na przyszły rok. A oprócz stulecia niepodległości, dużego programu zresztą zakrojonego propagandowo z odpowiednim budżetem przez polski rząd, będą też wybory samorządowe i zebranie i skoordynowanie kampanii politycznej na wybory samorządowe, w których partia zamierza i Jarosław Kaczyński zamierza odnieść jak najlepszy efekt, bo to jest poniekąd przygotowanie do tej najważniejszej kampanii na później. Także może być bardziej wygodne z akurat z fotela premiera, symbolicznie istotnego, umocnieniu bazy, a potem znowu wybrania, czy to Beaty Szydło, czy jakiegoś innego Marcinkiewicza. Czyli premier na chwilę, można by powiedzieć, tak? Raczej nie, to by było szaleństwo moim skrawym, ale... Zobaczymy. Na razie naszą dyskusję przynajmniej na kilka minut zawieszamy. Przypomnę, że ze mną w studiu panowie Rafał Ziemkiewicz z Do Rzeczy i Wojciech Przybylski z Respubliki. W dalszej części programu porozmawiamy m.in. o tym, co wyniknie z rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. Proszę, zostańcie Państwo z nami, wracamy już za moment. Reklama. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD. Super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, nie wanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymiany. Suplementy diety Renopuren. Dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w ciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Te krąpy zjem z serem, te z dżemem, te z kiełbasą, te z szynką, te z ogórkiem, te z twaróżkiem, a te krąpy zjem z... Pani sąsiadko, a pani z czym zjadłoby krąpy chleba? Z wdzięcznością. Dostrzeż sytuację samotnych, ubogich osób starszych. Podziel się. Kromka chleba dla sąsiada. www.kromkacaritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24, minęła 18.30. Czas na informacje dnia. Maja Borkowska, zapraszam. W Pile odbyła się uroczystość nadania jednemu z miejskich skwerów imienia Ireny Senderowej. Uczestniczyła w niej córka działaczki Żegoty Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Ona nigdy nie uważała się za bohaterkę, ale my powinniśmy brać z niej przykład, mówiła o matce Janina Zgrzebska.
Czy my możemy dzisiaj pomagać bliźnim? Może możemy się dzielić tym, co mamy? Starać się pomagać sierotom z całego świata? To też może zrobić. Irena Sendlerowa mówiła, żeby nie nazywać jej bohaterką, w związku z tym ta niebohaterka nie ma pomników wykutych w kamieniu skalę. Natomiast ma pomniki najpiękniejsze. Ma szkoły. O skwerkach nie wiedziała. Ale wszystko to widzi, wszystko to wie. Na skwerze stanęła też ławka z tabliczką upamiętającą Irenę Sendlerową. W czasie II wojny światowej budowana przez Irenę Sendlerową szopka ludzi i organizacji uratowała około 2500 żydowskich dzieci, wywożąc je z warszawskiego getta i ukrywając w polskich rodzinach, sierocińcach oraz klasztorach. Zgodnie z przepisami ustanowionymi przez niemieckich okupantów na ziemiach polskich, pomoc Żydom była karana śmiercią. Rok 2018 decyzją Sejmu RP będzie w Polsce rokiem Ireny Sendlerowej. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci o ofiarach wypadków drogowych. W ubiegłym roku na polskich drogach życie straciły ponad 3000 osób. Policjanci apelują o rozsądek i rozwagę. Najczęściej do zdarzeń, w których giną ludzie, dochodzi na terenie niezabudowanym w piątki i w soboty. W zdecydowanej większości ich sprawcami są kierowcy. I to właśnie oni powinni, jak mówi Jacek Mnich, szef mazowieckiej drogówki, nie tylko dziś, ale każdego dnia myśleć o konsekwencjach nieodpowiedzialnego zachowania na drodze. Jeżeli przeanalizujemy statystyki dotyczące przyczyn wypadków drogowych, to najwięcej na sumieniu mają kierujący samochodami osobowymi, którzy przekraczają właśnie dozwoloną prędkość. Czy prędkość bezpieczną w danym momencie. To jest podstawowa nadal przyczyna zdarzeń drogowych. Kierowcy też mają trudność z rozpoznaniem niebezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych. Ja to mówię bardzo delikatnie. Z okazji Światowego Dnia Pamięci o ofiarach wypadków drogowych komendant mazowiecki Policji zaapelował do kierowców o to, by byli odpowiedzialni i zawsze dbali o bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu drogowego. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. W katolickim sanktuarium w Budzławiu na Białorusi odnaleziono relikwie świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Zostały tam ukryte przed komunistami. Katarzyna Aleksandryjska jest świętą kościoła katolickiego i prawosławnego. Wcześniej relikwie świętej Katarzyny znajdowały się w jednym z bocznych ołtarzy kościoła w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzławiu. Wikariusz budzławskiej parafii ksiądz Michał Bubien informacje o relikwiach znalazł w archiwalnych dokumentach z XVIII wieku. Potem rozpoczęły się ich poszukiwania. Zawiniętą w woreczek kapsułę z relikwiami odnaleziono w kościele. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Wróżenie z faktów. Łukasz Warzecha, kłaniam się Państwu ponownie. Przypomnę, że ze mną dzisiaj w studiu panowie Wojciech Przybylski z Republiki i Rafał Ziemkiewicz. Z Do Rzeczy rozmawialiśmy o tym, czym może się skończyć rekonstrukcja, konfiguracja, rekonstrukturyzacja rządu. Więc jeszcze tylko, żeby zakończyć ten wątek, jedno pytanie, jak to długo jeszcze może potrwać, bo na to pytanie nie próbowaliśmy odpowiedzieć. Może to może trwać długo, tylko rzeczywiście dobiegają odgłosy, ja też to z innych źródeł słyszałem, że pierwsze ministrowie, zwłaszcza ci stale wymieniani jako ci restrukturyzowani, są po prostu gdzieś tam na granicy podjęcia takiej decyzji, że jak mam miesiącami być czołgany, to w końcu pójdę, no, sam sobie po prostu. Z drugiej strony, i to dotyczy również podobno samej pani premier, która już też ma troszkę dosyć tej sytuacji, kiedy kwestionowane jest to, czy ona jest premierem, czy ma, będzie nim, czy nie będzie. Więc myślę, że jednak zostanie tutaj naczelnik zmuszony do tego, żeby w końcu jakąś decyzję podjął, bo ten chaos się po prostu przedłuża i powinien trwać jak najkrócej, on już w ogóle nie powinien trwać. No, ale to jest inna sprawa, że wymknęło się to chyba kompletnie spod kontroli. Jak mówię, ja to widzę jako przede wszystkim skutek frakcyjnych problemów Prawa i Sprawiedliwości, no bo w połowie kadencji jest takie przesilenie, kiedy frakcje się chcą na nowo poukładać i dlatego nie wierzę w teorię Jarosława Kaczyńskiego, premiera na stulecie niepodległości, który by jeszcze potem znowu kogoś innego wpuścił do premierowania na wybory, bo uważam, że taki jedyny sens takiej rekonstrukturyzacji byłby to rekonstrukcji rządu. To byłby po prostu ułożenie go na wybory w tej chwili, tak? Bo przecież idzie maraton wyborczy, samorządówka, europarlament, wybory parlamentarne, rok później jeszcze prezydenckie i to wszystko trzeba zacząć już teraz po prostu. No tak, a to musiałaby być duża rekonstrukcja.
zakładająca może nawet nie tyle zmiany na poszczególnych pozycjach innych ministerstw, co ułożenie się na przykład Jarosława Kaczyńskiego ze Zbigniewem Ziobrą, no bo nie wyobrażam sobie, że Beata Kempa byłaby nadal szefową w KPR. No również z prezydentem przede wszystkim, bo dlatego jest Wiesław Waszczykowski wymieniany jako ten główny do odstrzału. Witold Waszczykowski, mamy sobie, przepraszam, dlatego, że no, najbardziej logicznie jest, że jeżeli ma zapaść pokój z prezydentem, to coś prezydent musi dostać, a tym czymś, co najchętniej Jarosław Kaczyński odpuści i odda, jest polityka zagraniczna, bo on akurat traktuje politykę zagraniczną jako funkcję marketingu wewnątrz krajowego. A w ogóle zwracam uwagę, że jeżeli dojdzie do jakiejś rekonstrukcji, to nie będzie wcale miało zapowiadanego wymiaru zmiany kompetencji, jakieś usprawnienia struktury rządowej, bo to bzdura, to oczywiście wymaga reformy, ale w ten sposób się tego nie zrobi. Może tam jakiś czwarty resort dostanie Mateusz Morawiecki, będzie już na pięciu bodajże etatach, czy czterech, już nie pamiętam. Natomiast jeżeli na przykład pan Szyszko straci resort, to nie dlatego, że jest złym ministrem, chociaż może jest, ja się na ten temat nie chcę wypowiadać w tej chwili, tylko dlatego, że po prostu frakcja radiomaryjna, nazwijmy to, jest kompletnie w tej chwili w PiS-ie marginalizowana, niepotrzebna, a inne się rozpychają. Rozpycha się Antoni Macierewicz przede wszystkim. Próbuje się rozepchnąć Zbigniew Ziobro, chociaż jemu jest trudniej, bo ma opinię jednak zdrajcy Nawróconego, ale jednak nie wiadomo, czy znowu mu nie odbije. I tylko, wydaje mi się, tylko przez ten klucz frakcyjny można tu jakiś sens widzieć, bo inaczej to jest po prostu nonsens. To zresztą pewne wydarzenia trochę może na marginesie tego głównego nurtu też potwierdzają takie właśnie domniemania dotyczące pozycji frakcji, bo można zauważyć, że informacje o tym, jak katastrofalne skutki dla polskiego rolnictwa miała być likwidacja branży futerkowej, o czym być może zdążymy przez chwilę jeszcze w programie porozmawiać, pojawiają się właśnie w Radiu Maryja chociażby. A przecież za likwidacją wypowiedział się sam Jarosław Kaczyński, więc no, jak to poskładać do kupy, to można pewien taki obraz tarć zauważyć. Ale na razie chciałbym, żebyśmy... Politycy są do tego, żeby walczyć. No, z kim mają walczyć? No, sorry, ale na poziomie PiSu w tej chwili walka z Ryszardem Petru czy Grzegorzem Schetyną to jest zawracaniem głowy. No, muszą walczyć między sobą, bo po prostu nie mają z kim. No, to jest problem, jak się nie ma opozycji de facto. A to skoro wspomniałeś o Nowoczesnej, to może jeszcze zmienimy troszkę kolejność, bo temat chyba nie wymaga bardzo długiego czasu, ale jest ciekawy. Otóż pod koniec listopada wybory przewodniczącego Nowoczesnej i w tych wyborach przewodniczącego Nowoczesnej, która do niedawna, czy właściwie jeszcze się chyba nazywa Nowoczesna Ryszarda Petru, ale ta nazwa ma być zmieniona po prostu na Nowoczesna, czyli Ryszard Petru ma wypaść z tej nazwy, okazuje się, że Ryszard Petru ma już czworo kontrkandydatów, czyli Kamilę Gasiuk-Pichowicz, Katarzynę Lubnauer, Piotra Misiłę oraz Pawła Pudłowskiego, czyli nie będzie jedynym kandydatem. No i wygląda na to, że tam pewne napięcia wewnątrz Nowoczesnej wokół tego panują. Oczywiście wszyscy kandydaci dbają o to, żeby się nie obrażać, to kulturalnie, ale złośliwości i szpile obficie są wbijane. Pytanie, czy waszym zdaniem Ryszard Petru pozostanie liderem Nowoczesnej? Tak, pozostanie liderem Nowoczesnej, dlatego chociażby, że jest czterech kontrkandydatów, a nie jeden. Gdyby był jeden, oznaczałoby to, że jest poważnym kontrkandydatem. Przy czterech to jest, wygląda bardziej na konkurs piękności przy Ryszardzie Petru. Po drugie, struktury, znaczy prezesem czego będzie ten nowy albo ten sam przewodniczący partii. No nie jest to zbyt liczna partia, dopiero buduje swoje struktury. No i też nie wydaje mi się, że nagle ci nieliczni członkowie Nowoczesnej będą radykalnie zmieniać front, no bo jednak zapisywali się właśnie do Nowoczesnej Ryszarda Petru. Także no to tak bym to oceniał, że to jest raczej pewne. Znaczy, ja bym powiedział, że jest stuprocentowo pewne, że Ryszard Petru będzie nadal na czele. No, gdzie tych czworo kandydatów nie wszyscy mają ten sam kaliber jednak, bo o ile Piotr Misiło czy Paweł Pudłowski
no to rzeczywiście są raczej kandydaci bardziej humorystyczni, to jednak Kamila Gasiuk-Pihowicz sporo zyskała, zwłaszcza w czasie protestów przeciwko reformie sądów. Katarzyna Lubnauer z kolei w takim sondażu, kogo by wyborcy poszczególnych partii, w tym wypadku wyborcy Nowoczesnej, chcieli widzieć na czele, postawili właśnie na Katarzynę Lubnauer jako tę najbardziej, najchętniej wskazywaną. Na drugim miejscu Kamila Gasiuk-Pihowicz, a Ryszard Petru był dopiero na trzecim miejscu i z tego co pamiętam była tam bardzo duża przerwa pomiędzy nim a Katarzyną Lubnauer, to chyba sięgało około 20 punktów, jeżeli się nie mylę. No i jest jeszcze kwestia zbudowania jakiejś formy sojuszu z Platformą, co cały czas jest mówione. Ryszard Petru ewidentnie nie chce się podporządkować i dbałby bardzo o to, żeby to on był tym, jak kiedyś się już sam mianował przywódcą opozycji, co oczywiście się nie da połączyć z wizją i oczekiwaniami Grzegorza Schetyny. No ale już w przypadku Katarzyny Lubnauer czy Kamili Gasiuk-Pihowicz być może nie. I to jest pytanie, bo wybierają delegaci, którzy przyjeżdżają na zjazd, to jest kilkaset osób. I to jest pytanie, czy Ryszard Petru rzeczywiście z tą swoją jeszcze dodatkowo, jak to nawet sama Katarzyna Lubnauer określiła niedawno w jednej z wypowiedzi, gębą, którą mu przyprawiono, ja bym powiedział, że sam sobie ją przyprawił, mają na własne życzenie. Czy rzeczywiście nie będzie takiej refleksji nagle na tym zjeździe, że my z panem Ryszardem, my, czyli członkowie Nowoczesnej, to daleko nie zajedziemy. Jak chcemy rzeczywiście coś zrobić w 2018, potem w 2019, nie chcemy przepaść, to trzeba faktycznie lidera zmienić. Prawidłowa odpowiedź na to pytanie jest z archetypicznym amerykańskim kawalerem w Londynkach, którego tutaj nie zacytuję.